Szanowni Państwo, przechodzimy do druku numer 10. Ogródki Jordanowskie na rok 2014. Uchwała nie jest zbyt obszerna, ale wynika z mojej rozmowy z gminem na temat tego, jak nasze uchwały wyglądają, szczególnie jeśli chodzi o ogródki jordanowskie. I dlatego mamy taką propozycję dla Państwa. Jeśli chodzi o punkt 4, należy rozumieć kontynuację modernizacji wszystkich tych ogródków, które mają projekty i jeszcze nie zostały zmodernizowane. Natomiast uzupełnianie ich wymiana dla tych, które jeszcze nie mają swojego projektu przebudowy, ale cały czas funkcjonują. W punkcie 3 zgłosimy do skitu pisemnie uwagi na początku roku 2014 na wiosnę po objeździe i po zebraniu uwag od Państwa. Co porządkujemy? Bo tak naprawdę ciężko stwierdzić to rok wcześniej, co będzie wyglądało źle, jeśli chodzi o podzieleń w tym momencie. Pytanie Państwa. Proszę. Ja mam pytanie, bo już mamy lato. Czy wiosną była jakaś komisja i zlustrowała ogródek Jordanowski na ulicy Konecznego i ubytki, jakie tam były, o których mówiłam w zeszłym roku? Jaki jest raport tej komisji i jaki jest efekt tego raportu? Chciałabym wiedzieć. Mogę odpowiedzieć częściowo, znaczy odpowiedź jest taka, że co miesiąc rzeczywiście jest komisja złożona z przedstawicieli ZIKI i dzielnicy, która bierze udział w objeździe wszystkich ogródków jordanowskich. I w tej komisji uczestniczy pan Mieczysław, pani Małgorzata, pani Mocha. Co do szczegółów, to ja nie proszę pana Mieczysława. Konieczne. Wszystkie ogródki jordanowskie w naszej dzielnicy, tak, czyli ten również. Tak. Ja po prostu po objeździe tej dane, przekazałem dane naszemu przewodniczącemu. Ale wynika z tego to, że ten pan, który w tej chwili z nim jeździmy, jest nowy, bo tam za panią Radę przekazał. On chce wszystkie usterki, które są założone, żeby to finansować z dzielnicy. Nie ma gadania. No. Jakiś facet jest, mi się daje nie kupić. Znaczy tutaj nie, szanowni Państwo, bo zaraz będzie mieć chaos, proszę o zachowanie kolejności. Jeśli chodzi o ten temat, co pan mi przekazał, to jest o tyle istotne, że dwie rzeczy trzeba powiedzieć. Po pierwsze, w ZIKicie były dość duże zmiany. Jeśli chodzi o ogródki, mamy nowego inspektora. Jeśli chodzi o współpracę z nami, mamy już trzeciego inspektora w tym roku tak naprawdę. O drugi mamy też nowego. Oni trochę poznają teren, to jest trochę minus, bo nam wszystko idzie bardziej opieszale. Minusem jest też to, że mamy trochę inne metody pracy. I o ile na przykład poprzedni nasi inspektorzy od ogródków rozumieli w sposób oczywisty, że zepsucie na przykład sprężyki, która wymagała demontażu, na przykład na skutek jakieś tam uszkodzenia, mieściło się w zakresie bieżącego utrzymania. Wtedy przykładowo było to robione. Natomiast z nowym inspektorem rozumiem, że jesteśmy na etapie takim, że on wskazuje to wszystko, że to wymaga odnowienia całkowicie ze środków dzielnicy. No i tutaj wymaga sprawa wyjaśnienia, bo jakbyśmy chcieli wymienić każdą ustępkę, byśmy nawet nie mieli szans finansować czegokolwiek nowego lub wymiany kompleksowej dużych urządzeń. Natomiast to jest w rękach komisji. Tak. Ale to nie rozwiązuje, skoro pan twierdzi, że wszystko musi robić dzielnica, czyli mam rozumieć, że te naprawy, które tam są, wymagają na ulicy Konecznego, nie będą robione, ponieważ dzielnicy na wszystko nie stać. Ja po prostu chcę cały czas zaznaczam, to już od pan przewodniczący zresztą wie, ja o tym piszę i mówię cały czas, bo rodzice do mnie piszą, monitorują o niebezpiecznych miejscach na tym placu i nie chciałabym, żeby jakiś wypadek tam zaistniał. Więc to, że pan mi odpowiada, że jest inny pan i on ma inną metodę, to nic nie zmienia, bo nie jest, mnie pan nie obchodzi, mnie interesują efekty, żeby ten plac był bezpieczny i naprawy, które tam są konieczne, były zrobione. I tylko tyle. Znaczy, jeśli chodzi o finansowanie, to inspektor nie do końca się myli, bo my za te naprawy rzeczywiście płacimy rocznie, w tym roku to jest 200, przeszło 230 tysięcy, nawet chyba nie 250, nie pamiętam kwoty dokładnie.
na bieżące utrzymanie ogródków wiatrakowych. To jest firma, która co miesiąc dostaje wynagrodzenie za te naprawy. I to jest kwestia właśnie tego, żeby to wyegzekwować. Nie rozumiem do końca tego stanowiska, które przekazał ten pan inspektor. Na pewno to wyjaśnimy, bo bieżące wszystkie naprawy winny być robione w ramach urządzenia. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę, w związku z tym podaję tu pogłosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeden wstrzymujący, 12 za.